I to już z tej strony Travel w pierwszym odcinku z Hardline 4 na okazji Equestria at War jako Królestwo Broadfeld. Właśnie znikła nam nazwa. Tak, jeżeli gram w Equestria at War, to zazwyczaj polega to na tym, że wszystkie inne serie mi nie poszły i wracam do tego moda. Widzisz, na samym końcu wróciłeś do mnie. No niestety, czasami serie nie wychodzą, a Equestria at War, jako że... No, trzeba powiedzieć, że ma dosyć zbalansowane, jeżeli chodzi o te drzewka, nawet jeżeli są stare, to wtedy można po prostu w nie pograć i nie ma takiego problemu, że o nie, nie udała mi się seria. Nie, można się cofnąć o tam jeden, dwa odcinek przy zapisach, no i sobie, no, po prostu dokończyć to, a inne mody, które jeszcze do tego wychodzą, mod są premierowe, mogą być problem. Tak, jeden mod wyszedł teraz, spróbowałem dwie serie zrobić i on ciągle się psuł. Masz los, on się, naprawdę się ciągle psuł na wszystkim. Był niezbalansowany, nie wiedziałem nawet kiedy i co mnie zaatakuje. Ale teraz wracamy do Equestria at War. Wracamy do królestwa, którego ostatnio byłem przeciwnikiem, bo grałem jako ten, to państwo. Wydaje mi się, że ma taki content do zjednoczenia, tylko że sobie jeszcze później zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o historię, to wiecie. Mamy rewolucję. Koniec. Tak, to jest taka historia, zazwyczaj to nie jest takie, że musimy się zgłębiać, o co dokładnie chodzi. Zazwyczaj chodzi w tych państwach, że mamy rewolucję i tyle. No jakbyśmy na tym kontynencie, to może więcej można byłoby powiedzieć, ale tutaj to zazwyczaj to jest takie... że, o, wojna. No i mamy wojnę. W takim razie możemy już zaczynać. Na nasze nieszczęście to nie będzie najłatwiejsza seria ze wszystkich. Zastanawiam się, czy nie zawrócić trochę naszego wojska, ale okej, spróbujemy jakoś to porobić. Dobra, czas pierw się połączyć. Ty możesz w sumie tutaj zostać. A wy idźcie tutaj. Okej, i możemy zaczynać. Okej. Wygląda na to, że już się rozpoczęło. W takim razie czas zająć nieco naszych przeciwników. I zobaczymy, jak to pójdzie. Więc tak, mamy jednostkę rycerzy. Rycerze to są jedna z tych jednostek, które są mega OP, więc... jak zwykle tutaj się... Więc... będzie chodziło o to, że oni będą naszą główną jednostką, która będzie pokonywała resztę. Więc teraz musimy po prostu się zająć tak, że... że na razie sobie ich przytrzymamy. A ci będą się tymi zajmować. Okej, więc tak... jeżeli chodzi o manpower, z tego co patrzyłem, nie jest on jakiś taki najważniejszy. Wy możecie ten rozkaz usunąć. Wy dołączcie do tego rozkazu. Okej. Tak, tutaj będzie dużo mikro, więc... trzeba będzie uważać. I niech każda dywizja tutaj będzie zajęta. Tutaj nasi rycerze nic nie zdziałają. Ale na razie tak tylko możemy robić. Okej, wy się tym zajmijcie. Okej, przytrzymajcie ich tu. A my zaatakujemy ich od tyłu. Idźcie dalej. Musimy tutaj przejąć, żeby nie było żadnych możliwości, żeby tutaj nas tutaj pomogli te dywizje. Okej, mamy kolejne okrążenie. Czy tych się uda okrążyć, to już nie wiem.
Ale żeby przytrzymać ich to na pewno. Dobra, kolejny pobór. Na pewno się przyda. Dobra, tutaj ci się trzymają ci. Dobra, to to pójdzie. Albo nie, jeżeli już tych. Tych przytrzymajcie. No, na pewno mamy mało dywizji. Jest pewniak. Ponieważ już nic więcej nie możemy się zająć. Dobra, bierzemy sobie tutaj obronę. Musimy jak najszybciej jakieś mieć wsparcie. Okej. Tutaj chyba na razie nic nie zrobimy. Okej, możecie wy się tutaj zająć tymi? I zróbmy force attack. Ponieważ widzę, że tutaj mamy dużo okrążeń, ale już nas tutaj zabiorą tutaj jedno okrążenie. Możemy, nie wiem, jakoś zdobyć jakąkolwiek dywizję. To się przydało. Oni mają więcej już dywizji. Nie. To jest coś takiego, że nawet żadnej z tych dywizji nie możemy okrążyć. Więc nie opłaca nam się w ogóle tutaj jakokolwiek działać, ponieważ co oni mają za ideę tutaj? Nie jest ona jakoś takie mega dobra, ale nie jest jakoś takie mega dobre. No to wydaje mi się, że w głównej mierze chodzi o to, że my ekwipunku nie mamy. Więc jeżeli nie mamy ekwipunku, to nic nie możemy porobić. Okej. O, jedna dywizja tutaj wyszła. Dobra, weźcie się. Tak. O, to nie jest dobre przejście. Możecie się zająć tym. Ile tych dywizji może być? Skąd wyście się tutaj pojawili? Możemy spróbować tutaj jakoś pozdobywać punkty zwycięstwa. Może to coś nam da. To jest obecnie jedyny mój plan, który może zadziałać. Okej, no kontrolujemy to, ale jak długo to ja nie wiem. O, no i oczywiście, że będzie jakaś dywizja randomowa. Dobra, zostawcie mi moją stolicę, może. O, masz los. To jest tragedia. No tutaj już nic nie zrobimy. Możemy jakoś tak podcinać te terytoria. No i oni jeszcze się tutaj wracają. O, wreszcie nasi rycerze coś zrobili. Wypchnęli ich. Tylko że tutaj jest już połączenie. Nie powiem, by się przydała jakaś pomoc. Jakokolwiek. Jej, dwie dywizje. Może coś lepszego, ale przynajmniej coś jest. Okej, gdzie są te dwie dywizje? Dobra, w stolicy mamy. To jest dwie dywizje bezrobotnych. Super. Dobra, wygląda na to, że wy się przydacie jako jednostki, które będą stać.
jak to wygląda. Nasz los, dobra. Dobra. Ta dywizja wygląda na to, że... A, maści los, jeszcze weszli do miasta. No i połączyli się, no nie wierzę. Okej, trochę broni, zawsze chętnie weźmiemy. Tego raczej nie będziemy na razie modernizować. Okej. Dobra, w ogóle jest jakaś możliwość czegokolwiek zrobienia oprócz ciągle przegrywania? Ponieważ, nie powiem, byłoby fajnie, gdybyśmy mogli jakoś kontratakować albo mieli wystarczająco dywizji, żeby cokolwiek zrobić. Oj, zostaliśmy okrążeni, super. Kto by się spodziewał? Okej, dwie dywizje kolejne. Jeszcze muzyka. W ogóle jest jakieś prawdopodobieństwo, że nie wiem, ktoś nam pomoże. Zaraz, szybko, zajmijcie się tym. Ty może w sumie stać tutaj. Nasi los. No nie, no... Idą do tego miejsca, którym akurat nie chciałbym, żeby oni szli. Okej, dwie dywizje. Zawsze chętnie. Ty możesz zostać na tym froncie. I możecie zrobić o taki Sicko Mode. Może się uda, może nie, raczej się nie uda. Na razie musimy wypchnąć te dywizje. Co będzie trudne, nie powiem. Ponieważ jak na razie żadnej dywizji nie zniszczyliśmy. Smutne, że żadnej dywizji się nie udało nam jeszcze jej załatwić. Okej. Zbliżamy się do stolicy, ale wygląda na to, że nas powstrzymali, ale jeżeli pójdziemy dookoła, nie pójdziemy dookoła, nas powstrzymali, ale jeżeli pójdziemy dookoła, to może się udać. Jest dużo dywizji, więc jeżeli możecie, to pójdźcie na ten front. Jeszcze te dywizje może się nie ruszały, to może jakoś to bym wykorzystał, ale się ruszałem ciągle. Okej. Wygląda, że w ogóle front zostawiliśmy, ale tamci się trochę pogubili.
dzięki czemu możemy dosłownie ich wykorzystać, żeby jakoś tutaj ich okrążyć. Nie, to szlak. Okej, możecie pójść do stolicy. Okej, widzę, że naszą stolicę też trochę okrążyli. Nie wiem, dlaczego się pojawiło. Kurde, oni tutaj robią robią push. Okej, wy się niczym nie zajmujecie. Więc pójdźcie o tak. Okej, wężykami, wężykami. Dobra. Podoba mi się napis. Wzięliśmy kogokolwiek, kogo znaleźliśmy. Zara, może tutaj zróbmy, póki jest wojna. Teraz jest pytanie, ile oni mają punktów. O, mają bardzo mało. Chcę sobie zapisać, bo to jest jedyna możliwość, którego będziemy najbliżej tego, tej liczby. Dobra, więc wszystko przejmujcie. W ogóle wydaje mi się, że większość ich armii tam jest. Okej. No masz się los. Nie, nie, wracaj tutaj. Ty. Idź. Nie, idź o tak. Jest dosłownie jeden punkt zwycięstwa. Szybko. No nie, nie wracaj, wracaj, wracaj. Mają stolicę dosłownie w tym mieście, które kontrolowaliśmy. A wyjdźcie tutaj, przytrzymać. Wy przytrzymajcie tych. Wytrzymacie, wytrzymacie. O, przejęli nam miasto. Jedno z ważniejszych. Mówiłem o tym, że to będzie najbliższe, co możemy zrobić. Tak, złamcie ich linię. Jest! Przyjęliśmy główne miasto. Przyjmijcie stolicę. Dobra, teraz przejmujemy randomowe punkty. Mamy tutaj jeszcze jakieś wolne dywizje. Przytrzymajcie, coś wpuściłem niepotrzebnie. O, masi los, mają teraz stolicę w tym. Oni się ciągle są na krawędzi tego. Na krawędzi. Mamy jakieś dywizje? A, mam tak. Dywizje mamy. A co tutaj mamy? Scavengera dajmy. Zapomniałem, że ostatnio mu dałem. Dobra, dawajcie. Przytrzymujcie dywizję. Dobra, wy się wycofajcie. Bo wtedy oni tutaj wejdą. Okej, jak to wygląda? Dobra, idźcie tu. Wy tutaj. I jak jest? No 20%! No mają ten mały punkt zwycięstwa. Dobra, szybko, szybko. Wy. I? Czekaj, co? Kontrolują 21? Jaki punkt zwycięstwa przyjęli?
No nie, 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 nie. No nie wierzę, coś przyjęli, ale co? Pisze, że 21%. Dosłownie musimy odrywać od nich kawałek ich ziemi. To jest jedyna rzecz, która jest możliwe, że ma jeszcze punkty zwycięstwa. No. Dobra, zapiszę grę. Okej. Dostaliśmy bonusy tego, że takie mega słabe. Okej, fajnie. Dobra, jaki punkt zwycięstwa oni niby posiadają? Mają to, tylko że ile to ma punktów? Mogę to zaznaczyć? Ma 3 punkty. No są już poniżej. Jest! O, na los. Jest! Koniec! O. Tak, możemy to zrobić wszystko. O, ma śluz. Jeszcze ta muzyka. O. Okej, zbypassowano. O. Czy możemy już? Okej, możemy sobie to zrobić. Okej, udało nam się. Wojna zakończona. O, masz roz. To dopiero było. Wiecie, zazwyczaj kiedy jestem przeciwko wrogowi, który jest mega potężny, no to ma z jakiejś, nie wiem, 100 dywizji. No to jest trudno, żeby okrążyć, ale tutaj... Ile my mieliśmy? 21 pod sam koniec. Wydawało mi się, że oni mieli z jakieś 30. Czyli naprawdę, ale to naprawdę byliśmy... blisko. Okej. Nie spodziewałem się, że to tak pójdzie. Przez pewien chwilę nawet myślałem o tym, żeby... O, może po prostu zrobić coś takiego, żeby po prostu takie... No niestety, ale trzeba kodem, ponieważ mega trudne to było, ale koniec końców to było takie... udało się. No, manpower nam wrócił. My mamy tutaj wszystko kory. Tak, to wszystko są nasze kory. No, więc czas na reformy. Tak. Love Conquest. Royal March. Principality of Lushi. Co to nam da? Ponieważ oni chyba mają kod? Możliwe, że mają. A z tobą będziemy? Nie, to jest książę. Oj. Nie. To jeżeli chodzi o naszych potomków, potomstwo nasze. Wydaje mi się, że jeżeli zapiszę, to może być... bo chodzi o to, że zapewne w przyszłości będziemy mogli jakoś tutaj to porobić. Tak, tutaj mamy te wszystkie fokusy. Dobra, nie, no to tylko możemy pójść w monarchię, bo innej rozwiązania nie ma. Okej, tutaj z księciem. Wygląda na to, że to nie jest jakieś takie mega ważne. Dobra, możemy kontynuować.
co tutaj się nam pojawiło. Military training, wydaje mi się, że w obecnym czasie to nie jest jakieś najważniejsze. Okej. Okej, mamy jakichś nowych advisorów. W sumie nawet nie patrzyłem na to. Okej, więc czas chyba na poszukiwanie winnych tej sytuacji. Tutaj mamy wystarczająco trzech, mamy tutaj też trochę ich. Mamy coś takiego. A tutaj mamy kolejny priest. Mamy tego księcia. To jest nasz potomek. A mamy księżnę, czy... Okej, tutaj musimy przeprosić jakiegoś gościa. Ciekawe. Dobra, na razie poczekamy chwilę. Tutaj żaden z nich nie daje nam doświadczenia, więc nie opłaca nam się ich brać. Ale wygląda na to, że też będę musiał kończyć, bo już czasowo tak idzie. Więc to tyle z tego odcinka. Nie powiem, wojna domowa była bardzo, ale to bardzo trudna. Ponieważ później ostatnie moje decyzje na mikro, na wężyki, to było takie, a może się uda? I się udało. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Bye, Trachol. No to, cześć!